Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymaj wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj mamy jubileuszowy odcinek 50. Dlatego też się zmieniło intro, co mogliście zobaczyć na samym wstępie. I dlatego też mamy specjalny odcinek z miejsca, które dla mnie jeszcze niedawno było dosyć mocno niedostępne, jeżeli chodzi o zdjęcia z Dona. Czyli Plac Trzech Krzyży. To właśnie tutaj rozpocznie się już niedługo kolejna przebudowa, oczywiście w ramach nowego centrum Warszawy, o którym materiał przygotowuję. Niedługo może się już pojawi w końcu, bo wiem, że na niego czekacie, aby podsumować Wam wszystko, co jest realizowane, na jakim jest etapie i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, Plac Trzech Krzyży wygląda aktualnie w ten sposób. Jest trochę drzewek, trochę zieleni, ale jednak w większości to jest faktycznie beton, chodniki i duża ilość asfaltu, gdzie w niektórych miejscach nie jest ona tutaj niezbędna. Jest też bardzo, za której dużo bym powiedział, przystanków autobusowych porozsiewanych na przestrzeni całego placu w bardzo różnych miejscach. I to nie jest najwygodniejsze miejsce na przesiadkę, a tutaj parę linii autobusowych kończy swój bieg, dlatego to trochę smutne. Co nie zmienia faktu, że na szczęście to wszystko będzie tutaj posegregowane, aby było w jednym miejscu i żebyśmy nie musieli chodzić nie wiadomo jak daleko do różnych przystanków. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli tutaj zjechać na dół w kierunku właśnie Powiśla, to cały czas do przystanków autobusowych trzeba będzie dojść, ale tam nie ma prac budowlanych i to jest teren poza budową, co jest oczywiście aktualnie planowane. Prace przebudowy mają rozpocząć się mniej więcej jakoś w tym miesiącu. Planowane sobie rozpoczęło się to jeszcze wakacje i będą trwały 180 dni. Wykonawca, który wygrał przetarg, jeszcze dokładnych szczegółów nie wiemy, czy już została podpisana umowa, ale najprawdopodobniej już to miało miejsce w ostatnich dniach, czyli to jest firma Delta, będzie właśnie przebudowywał Plac Trzech Krzyży, no i kawałek tutaj ulicy Nowy Świat bezpośrednio do tej głównej części, w którym znamy Nowego Światu, gdzie zaczyna się to taka część, bym powiedział, turystyczna, gdzie się chodzi, gdzie czasami jest zamykana jezdnia. No i właśnie tam będą się zaczynać też ścieżki rowerowe, bo jednak w głównej mierze tutaj chodzi o poprawę sytuacji oczywiście rowerzystów, również pieszych i samochodów osobowych, jak i również właśnie przystanki autobusowe. Ale jednak bym powiedział, że głównie chodzi o rowerzystów i nie będzie tutaj niestety dużo nowych drzewek, co smutne według mnie, czy terenów zielonych również na całym placu, ponieważ konserwator zabytków nie pozwolił na to, aby się pojawiło. Będzie parę terenów zielonych, jednakże drzew nie można było niestety posadzić. Wiąże też się to oczywiście z tym, iż konserwator, tutaj akurat się z nim zgadzam w niektórych kwestiach, niektóre trajektorie widokowe tutaj byłyby zaburzone, niektóre ulice można przejrzeć, bo naprawdę w długi okres ich drogi, no ale niestety w żadnym miejscu nie pozwolono, więc tak to będzie wyglądać. Także tutaj, jeżeli byście się zastanawiali, czemu nowych drzew nie będzie, to właśnie dlatego. No ale dobrze, może przejdę faktycznie do tego, co tutaj właśnie będzie się działo, co nam ZDM mówi, a później powiem dokładnie, jak to będzie wyglądać zgodnie również z projektem. Tutaj, jak widzicie, jest właśnie ten odcinek, w tym filmie już przelecieliśmy, ale nawet tutaj się to zmieni, ponieważ układ jezdni w tym miejscu będzie 2 plus 1. I to właśnie teraz patrząc właśnie od lewej strony. Następnie dodatujemy już faktycznie do samego placu. Tutaj też to bym powiedział zmieni. Tutaj jak macie te dwie jezdnie, to tutaj dwa pasy teraz nad tymi lecimy. Owszem, one będą. Nawet będzie podejście pod kościół na środku, bo to musi pozostać. To nie jest element w ogóle przebudowy, bo no, nie mogą nic tutaj dotknąć, to jest teren kościoła. Ale będzie tutaj jeszcze pas rowerowy, aby rowerzyści właśnie mogli pojechać na okrągło, ale jednak mogli przejechać, co jest, bym powiedział, dosyć ważnym elementem. Dalej, w tym miejscu, jak mamy tutaj trzy pasy, to tutaj trzech pasów już nie będzie. W jednym miejscu po prostu będzie trochę wycięty element, gdzie aktualnie są pasy, a w drugim miejscu, no po prostu bym powiedział, że będą właśnie dwa pasy plus pas rowerowy. Tutaj przy samym wjeździe, przy tym takim dziwnym skrzyżowaniu, będzie oczywiście pas do skrętu, jak i wszystko tutaj będzie połączone, ale to swoją drogą. Tutaj bezpośrednio przy wjeździe, już w Ujazdowskie, będzie nowa ścieżka rowerowa, dwukierunkowa, doprowadzona do tego właśnie przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym, aby to w końcu mogło jakoś zaistnieć bardziej sensownie. Tutaj jeszcze Wam pokażę jedno miejsce, które również jest ważnym, powiedział, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję, a mianowicie to skrzyżowanie pod nami teraz. Tutaj się bardzo dużo zmieni, naprawdę. To, co się tutaj wydarzy, to jest jakieś... No dla samochodów to nie jest może najlepsza sytuacja, ponieważ tutaj z ulicy
Żurawiej, nie będzie wjazdu teraz właśnie w ulicę Bracką, czyli w tą po prawej stronie teraz jak patrzymy. No i tam będzie dużo nowych pasów rowerowych, kontrpasów wjeżdżających, bo tutaj tego brakowało, bym powiedział, bo w tym miejscu zbytnio nie dało się właśnie przejechać rowerem, a to jest jeden z brakujących już elementów, gdzie faktycznie tego brakuje. Tutaj widzimy jakiś zarys starego przystanku autobusowego i tutaj ta zatoczka jest pozostawiona z tego co widzę. Jednakże tutaj nie będzie już takiej szerokiej jezdni jak teraz. Będą miejsca parkingowe, po drugi przystanek i oczywiście jeszcze pas rowerowy, aby mogło tutaj się wszystko połączyć. Tutaj w ten wjazd na parking będzie tylko i wyłącznie właśnie od tego skrzyżowania, z którego lecieliśmy, i również będzie połączenie pasów rowerowych. Lecąc tą drogą, jak widzicie, tutaj jest taki wielki przejazd pośrodku ulicy, ten oczywiście po lewej stronie. On zostanie całkowicie zaorany, że tak to powiem. W tym miejscu będzie pas zieleni, jak również trawa, no i trochę chodników nowych, a te przejście dla pieszych, na którym właśnie przejechaliśmy, pozostanie w tym samym miejscu, gdzie jest, bez przejazdów rowerowych. Tutaj, tak jak mówiłem właśnie, będzie to trochę się zmienione, ponieważ pojawią się tu wszędzie ścieżki rowerowe, czyli dużo się zmieni, ale wjazdy i wyjazdy mniej więcej będą takie same, oczywiście po jednym pasie, ale wszędzie właściwie będzie umożliwiony dwukierunkowy ruch rowerowy z wjazdami i wyjazdami z poszczególnych ulic, czyli będą też nowe kontrpasy. Tutaj jak widzicie, w tym miejscu mniej więcej, będzie przejazd w końcu rowerowy do stacji Veturillo. Mało tego, będzie dojazd też rowerowy, znaczy będzie zjazd rowerowy w kierunku ulicy Wiejską. Jak i również z tej strony, jak będziemy patrzeć, będzie ścieżka rowerowa zamiast tego miejsca, gdzie tu jest aktualnie przystanek. W tym miejscu, gdzie jest wiata, będzie ścieżka rowerowa, bo przystanek będzie przeniesiony na miejsce, gdzie jest aktualnie zebra. Miejsce, gdzie jest aktualnie zebra, pojawi się zupełnie coś nowego, mianowicie duży teren zielony. I może właśnie z tej perspektywy wam trochę pokażę jeszcze lepiej. W tym miejscu, tak jak mówiłem, będzie ścieżka rowerowa i też tutaj nie będzie tyle tych pasów, będzie zupełnie inna jezdnia, ale tego nie jestem wam w stanie powiedzieć na szybko. Będą też wysepki, a w tym miejscu, gdzie autobus aktualnie stał, nie będzie stał, tylko tam będzie nowy przesunięty przystanek właśnie wspólny autobusowy, aby to się połączyło w jedną całość i wszystkie autobusy odjeżdżały z tego samego przystanka. Tutaj jak widzicie, jest aktualnie przedział 2 po 2 pasy, tak jak mówiłem, to się zmieni. Teraz patrząc właśnie od strony lewej, będzie jeden pas w kierunku Placu Trzech Krzyży i dwa pasy w kierunku Ronda z Palmą. No i w tym miejscu jest jedno z ważniejszych miejsc. Po pierwsze, na ten parking będzie wjazd rowerowy, jak i również oczywiście na tej jezdni będą w jedną i w drugą stronę pasy rowerowe. Czyli w końcu rowerzyści będą mogli dojechać z Alei Ujazdowskich na Nowy Świat i do krakowskiego przedmieścia czy Świętokrzyską w tą stronę. Tutaj jak widzicie, jest wyjazd z tej ulicy, ale on nie zostanie jakoś dobrze zagospodarowany. Rowerzyści nie będą mogli przejechać, z tego co widzę, jeszcze przyjrzę się, nie będą mogli przejechać na drugą stronę jezdni. W sumie też tutaj byłoby trudno, bo jednak tutaj będzie już jakieś 4 pasy, w niektórych miejscach nawet 5. No bo tutaj jednak jezdnia musi pozostać w miarę taki sam sposób, jak jest aktualnie, bo ronda nie będzie przebudowy. Chociaż niekoniecznie. Przy rondzie też się to trochę zmieni, zaczynając od tego, że pojawią się pasy rowerowe przez całe rondo właśnie tutaj z Palmą. No i co ważne, czyli Ronda de Gaulle'a, tutaj będzie wjazd rowerowy, znaczy zjazd rowerowy, który tutaj aktualnie jest. Jeszcze w tym miejscu, gdzie lecieliśmy, tam na kawałku Nowego Świata, na długości przystanku, będzie pas rowerowy, czyli tam również będzie można na spokojnie wjechać rowerem. Jak i również tutaj z ulicy Smolna, ze Smolnej, będzie możliwość wjazdu i zjazdu w kierunku Nowego Świata, ale tylko dla rowerzystów w wszystkie strony świata, że tak to powiem. Dobrze, tutaj jak widzicie, aktualnie są 3 pasy. Po przebudowie będą 2 pasy dla samochodów, 1 pas dla rowerzystów, czyli w teorii 3, ale jednak jednego nie będzie. Także to się zmieni na pewno. No i tutaj jak widzicie, już przy Placu Trzech Krzyży właśnie będzie też pas rowerowy pociągnięty wzdłuż, tak jak teraz lecimy. Również z nowym przejazdem rowerowym, tutaj wzdłuż tego przejścia dla pieszych poprowadzonym w dwóch kierunkach. To będzie akurat dosyć duża zmiana w tym miejscu. I ogólnie bym powiedział, że tutaj naprawdę będzie dużo nowych ścieżek rowerowych, ale nie wszystkie będą właśnie dwukierunkowe, niektóre to będą pasy rowerowe, tak jak w tym miejscu. I to wszystko już musicie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej informacji na temat tej przebudowy, to zapraszam was na stronę ZDM-u. Link macie teraz w karcie.
jak i również w opisie, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. I tam jest link bezpośrednio na samej stronie, na końcu do strony. Macie link do projektu, na którym wam opowiadałem właśnie, jak wygląda ta przebudowa tego całego placu. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa i najprawdopodobniej we wrześniu zobaczymy się albo jeszcze pod koniec tego miesiąca z kolejnym materiałem w warszawskich inwestycjach z placu Trzech Krzyży. Powiem wam osobiście, że to jest jedna z przebudów, na którą najbardziej czekam, bo to była dla mnie czarna dziura rowerowa. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i tym dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej będzie kolejny film o S7. Do zobaczenia. Cześć!